gość Radia Lublin. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Chrzanowska, jest godzina 8.15. Naszym dzisiejszym gościem jest marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie marszałku, wczoraj zakończył się samorządowy kongres Trójmorza. Do sieci regionów Trójmorza włączone zostały dwa obwody z Ukrainy, lwowski i tarnopolski. Ukraina nie jest członkiem tej inicjatywy Trójmorza, ale czy to włączenie oznacza, że kiedyś będzie? Chyba tak, ale może najpierw bym powiedział o tym, czym jest nasz samorządowy kongres Trójmorza. No to jest inicjatywa z tamtego roku, która jest kontynuacją inicjatywy pana prezydenta Dudy, który w 2015 roku na spotkaniu w Nowym Jorku z panią Kolindą Kitarowicz, z panią prezydent Chorwacji, pomyśleli, że trzeba byłoby zrobić coś, co by jednoczyło państwa postsocjalistyczne, państwa, które są na osi południe-północ, państwa, które są dopiero świeżo w Unii Europejskiej i które powinny także współpracować równolegle z Unią Europejską, nie będąc konkurencją dla Unii, ale jednocząc się i wyrażając swoją, jak to się mówi, aspirację do tego, by odgrywać w Zjednoczonej Europie określoną rolę. I pamiętajmy, że to Trójmorze, ten twór polityczny, konsultacji wzajemnych, szczytów trójmorskich jest tak naprawdę od 2016 roku, od Dubrownika. I my, jako samorządowcy, postanowiliśmy jak gdyby wesprzeć tę inicjatywę, bo uważamy, że inicjatywa Trójmorza jest świetnym narzędziem do integracji, do rozwoju gospodarczego, do wymiany doświadczeń. Bo pamiętajmy, że Europa na ten czas, stara Unia Europejska, przyjmując nas, młodych aplikantów do tej Unii, no, stworzyła takie warunki niby równościowe. Niby jesteśmy wszyscy równi, aplikujemy o pieniądze, mamy Fundusz Spójności, mamy to, co się nazywa rozwiązywaniem tych dużych różnic. Ale tak naprawdę te różnice są i tych różnic szybko się nie przezwycięży. Tak naprawdę Unia Europejska to jest twór dwóch prędkości. Tą drugą prędkość to były państwa Trójmorza, które chciały jak gdyby poprzez nawiązanie szybszej współpracy ze sobą spowodować swoisty efekt synergii, żebyśmy szybciej, wspólnie, czerpiąc od siebie wzajemne doświadczenia, dbając o bezpieczeństwo energetyczne, o cyfryzację, o transport między nami, bo takie były idee, żeby szybciej nadrabiać ten stracony dystans do Unii. I ten samorządowy kongres Trójmorza, który w tamtym roku w Lublinie po raz pierwszy w dobie pandemii zorganizowaliśmy, miał zejść na ten niższy poziom, na poziom właśnie współpracy regionów. Regionów w Polsce to są województwa samorządowe. Gdzieś tam są obwody, jakieś inne twory, które skupiają określony obszar danych państw. Tej dwunastki, bo pamiętajmy, że oprócz Polski jest jeszcze 11 krajów, włączając tą bogatą Austrię. To jest jedyny kraj z tak zwanej Starej Unii, który podpisał akces do Trójmorza, aczkolwiek jest troszeczkę taki bardzo wycofany, tak jak ja ciągle to powtarzam, ambasador Austrii mówił mi ostatnio w rozmowie, że no, oni bardzo mocno nie angażowali się w Trójmorze, mimo że formalnie się zapisali i formalnie należą, bo troszeczkę uważali, że jest to twór konkurencyjny wobec Unii Europejskiej. No oczywiście wojna na Ukrainie pokazała, że to nie jest wcale konkurencyjny twór dla Unii Europejskiej, ale to jest twór, który wręcz jest potrzebny krajom Starej Unii, żeby móc pomagać Ukrainie, żeby móc otworzyć nowe szlaki komunikacyjne i w tak zwanych, powiem tutaj trochę złośliwie, w białych rękawiczkach pomagać Ukrainie, bo pamiętajmy reakcje zarówno Francji, jak i Niemiec, które na początku no, były bardzo mocno sceptyczne wobec pomocy. Owszem, pomagają, ale poprzez huby w Polsce, poprzez huby w Rumunii, poprzez huby w Bułgarii, czyli tak zwane centra te logistyczne, które tam powstają w krajach właśnie tej inicjatywy trójmorskiej. I okazuje się, że Trójmorze ten twór taki polityczno-społeczny z 2016 roku okazał się strzałem w dziesiątkę i stąd właśnie, tak jak pani zauważyła, chcemy
na poziomie tym regionalnym zapraszać obwody ukraińskie do współpracy z inicjatywą Trójmorza w kontekście współpracy regionów. Mamy do tej pory w sieci regionów 15 regionów z państw Trójmorza i doprosiliśmy na tym kongresie samorządowym dwa regiony ukraińskie na zasadzie stowarzyszenia, czyli region tarnopolski i region lwowski, bo znowu wrócę do idei Trójmorza. Trójmorze może być teraz świetnym pasem transmisyjnym, świetnym narzędziem dla Unii Europejskiej do marszu Ukrainy do Zjednoczonej Europy. Bo pamiętajmy, że ja powtarzam to każdemu. My jako kraje postsocjalistyczne, postkomunistyczne, postsowieckie, bo z wyjątkiem Chorwacji, Słowenii, która jest w Trójmorzu, ale która, przypominam, były krajami socjalistycznymi, należały do w skład Jugosłowiańskiej Republiki Socjalistycznej. To się nazywało twór socjalistyczny, quasi socjalistyczny, wprowadzający komunizm, ale niezależny od Moskwy, tylko prowadzący swoją politykę wtedy w latach 70., 60., 80., a my pozostałe kraje to kraje typowo postsowieckie i pamiętajmy o jednej rzeczy. Mamy podobną mentalność. Kulturowo jesteśmy chrześcijanami, ale tak naprawdę mentalność postsowiecka, mentalność homo sowieticus jest wśród nas i dlatego nam jest łatwiej się dogadać, nam jest łatwiej nawet rozmawiać z braćmi Ukraińcami i być tym swoistym pasem transmisyjnym w narzędziach, które Unia Europejska może mieć wobec Ukrainy, czyli cała pomoc, zarówno humanitarna, wojskowa, jak i pomoc ta, która będzie polegała na tym, żeby Ukraina w swojej, mam nadzieję, szybkiej drodze do Unii Europejskiej z naszą pomocą wypełniała te warunki, warunek po warunku, bo my jesteśmy wszyscy kraje trójmorskie w Unii Europejskiej. Pan premier Morawiecki powiedział podczas tego szczytu, podczas tego forum, że zapowiedział budowę połączeń na Ukrainę, takich odnóg od tej trasy północ-południe i zapowiedział, że Lubelszczyzna i Podkarpacie będą hubem gospodarczym odbudowy Ukrainy. Jak pan rozumie tą zapowiedź? Jak to może wyglądać? No mam nadzieję, że tak się stanie, bo pamiętajmy, że w tej chwili powiem brutalnie, my inwestujemy w Ukrainę. Oczywiście nie należy tego brać tego dosłownie. My inwestujemy w przyjaźń Ukraińców. My inwestujemy w dobrosąsiedzkie stosunki z Ukraińcami. My zasypujemy te wielowiekowe rowy, czasami tej niechęci, czasami nienawiści, bo niektórzy moi znajomi pytają się, a co z Wołyniem? Ja powtarzam, po to Ukraińcy walczą w tej chwili, bo walczą za naszą wolność, za naszą niepodległość, bo pamiętajmy, tak jak mówił Lech Kaczyński, najpierw miała być Gruzja, później Nadbałtyka, Pribałtyka, a później Ukraina i my w końcu. I to przecież były prorocze słowa. Gruzja praktycznie byłaby zdobyta. Ukraina od 2014 roku. Kraje nadbałtyckie to dla Rosji imperialnej to jest może trzy dni wojny, bo to są nieduże kraje. Dumne, ale nieduże kraje. No Polska być może byłaby następna. I w tej chwili to, co powiedział pan premier Morawiecki, no to jest cała prawda, bo kto jak nie my możemy stać się hubem, kto jak nie Polska może odbudowywać razem ze Zjednoczoną Europą Ukrainę, bo przecież zarówno A4, jak i A2, te drogi, szlaki komunikacyjne, jak S17 w Polsce, czy S19. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jakby nie było S19, czyli Via Carpatii imieniem Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, czy większość z naszych słuchaczy wie, że tą drogą idą bardzo, szczególnie w nocy, bardzo wielkie transporty zaopatrzenia wojskowego. To nie tylko lotnisko w Jasionce przyjmuje Herkulesy i wielkie samoloty amerykańskie i państw NATO i tam są przepakowywana, powiem kolokwialnie, ta broń, ale S-19 idą także potężne kolumny, które zaopatrzenie wojskowe wiozą. I pamiętajmy, że gdyby nie było tej strategicznej drogi, która jest na osi północ-południe, no byłoby gorzej, przynajmniej jeśli chodzi o teren Polski, a jak będzie ta droga zbudowana cała, o Salonik po Kłajpedę, no to wtedy naprawdę te kraje Trójmorza będą odgrywały olbrzymią rolę i mam nadzieję, że Ukrainę będziemy odbudowywać razem z całą Europą i z wolnym światem. Naszym radiowym słuchaczom dziękuję już za uwagę. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy na radiolublin.pl.
Panie marszałku, jaka jest przyszłość Trójmorza w kontekście, w nowej sytuacji geopolitycznej i w kontekście szczególnie postawy Węgier, której postawa, polityka wobec Rosji budzi pewne kontrowersje? Czy ta współpraca się będzie układała na poziomie samorządów dalej, tak jak się układała? Tu się, moim zdaniem, ja się nie boję tu o Węgry, bo pamiętajmy, że Węgry siłą rzeczy będą musiały, chcąc być w Unii Europejskiej, będą musiały zrezygnować z ropy i gazu rosyjskiego. No pewnie, że to kosztuje i ja bym tu ich nie oceniał bardzo, bardzo negatywnie. Owszem, pewnie, że moja miłość do Węgier troszeczkę osłabła, ale pamiętajmy od Ludwika Węgierskiego, od jego córki Jadwigi Andegaweńskiej, która była żoną wielkiego naszego króla Władysława Jagieły. No, my naprawdę mamy bardzo dobre relacje. No, to spowodowało to wszystko, to uzależnienie się od gazu, od ropy rosyjskiego, polityka Unii Europejskiej. Donaldowi Tuskowi nie przeszkadzało Węgry Orbana, które były w EPP, w Europejskiej Partii Ludowej, kiedy ponoć już wtedy była niszczona demokracja na Węgrzech, gdzie zmieniano prawo, gdzie likwidowano niezależne media. Wtedy jakoś było to bardzo mocno przemilczywane i nadal panowie się obściskiwali. Ja wiem, że polityka wymaga pewnych wyrzeczeń, polityka wymaga pewnych rekonstrukcji, ale ja wiem, że naród węgierski, naród polski to są ludzie, którzy byli przez wieki skazani na siebie i niech mi nikt nie powie, że powstanie węgierskie w 1956 roku, kiedy wojska radzieckie wtedy najechały na Budapeszt, kiedy zniszczyły, kiedy wymordowały Imre Nagy i wielu niepodległościowców, nagle Węgry zapomniały i kochają Putina. Nie, to jest nieprawda. No, to jest po prostu gospodarka, to jest po prostu życie codzienne ludzi na Węgrzech, tak jak w Polsce. Polski rząd się troszczy o to, żeby benzyna była tańsza, chociaż jest droga. Polski rząd troszczy się o to, żeby ten Kowalski przysłowiowy naprawdę jak najmniej odczuwał skutki putinflacji, bo pamiętajmy, że co bank centralny zrobił złego, to zrobił, ale sądzę, że nic złego nie zrobił, ale tak naprawdę mamy ogólnoświatowy kryzys i to, że jesteśmy poddani presji inflacyjnej, to źle, ale nie jesteśmy tutaj jakąś zieloną wyspą, tak jak Tusk kiedyś mówił, że jesteśmy zieloną wyspą, tylko Irlandia i my jesteśmy zieloną wyspą, a ludzie zarabiali 1700 czy 1800 zł. Popatrzmy na to w sposób obiektywny, że tak naprawdę w tej chwili ten względny oczywiście, jakiś tam zamożność Polaków, bo ja nie powiem, że wszyscy są, zostało dokonane przez ostatnie 7 lat. W tej chwili jest nam troszeczkę inaczej, troszeczkę źle, ale no mam nadzieję, że wszystko minie i tak jak na Węgrzech ta w cudzysłowie przyjaźń węgiersko-rosyjska, tam nie ma przyjaźni, tam jest po prostu biznes, tam jest tania ropa i gaz, nie mają skąd tego wziąć, nie mają konektorów, nie mają ropociągów, gazociągów, bo Unia Europejska, a Węgry, powtarzam, partia Orbana była w Europejskiej Partii Ludowej, partii, której ton nadawała Angela Merkel, które nadawał Emmanuel Macron, wcześniej Nicolas Sarkozy. Oni po prostu szli w tym mainstreamie, w tym głównym nurcie uzależnienia się od gazu i od ropy rosyjskiej. Niemcom jest łatwiej, Francuzom będzie łatwiej, Austriakom będzie łatwiej. Węgrom, którzy są na dorobku, będzie na pewno trudniej. I to trzeba zrozumieć, ale trzeba mieć naprawdę bardzo dużo złej woli, żeby potępiać w czambuł państwo węgierskie i rządy Orbana. Panie marszałku, wspomniał pan, że Trójmorze stanowi dobry hub, dobrą okazję do pomocy inwestowania w Ukrainę. Jak my inwestujemy w tą Ukrainę, w cudzysłowie inwestujemy w ludzi w tej chwili, jeśli chodzi o województwo lubelskie? Boże kochany, byliśmy punktem recepcyjnym, tak jak nasi przyjaciele z Podkarpacia. Wiem, że bardzo sprawnie nam to wychodziło. Świetni wolontariusze. Ja jeszcze raz dziękuję, bo ja byłem kilka razy na dworcach i autobusowym i PKP. Mamy świetnych ludzi, świetnych pasjonatów pomocy drugiemu człowiekowi. Ja to przypominam, byłem wtedy młodym chłopcem, w 80. rok Festiwal Solidarności, kiedy te strajki były, kiedy z entuzjazmem ludzie
strajkujących wspomagali i tak dalej, kiedy ludzie nie bali się na ulicę wychodzić, kiedy ludzie robili coś, co jeszcze parę miesięcy wcześniej było niemożliwe. Widzę, patrz, filmy o działalności SB i o śmierci wielu naszych ludzi, opozycjonistów, które są udokumentowane. I tak samo jest w tej chwili. No, ten entuzjazm na pewno troszeczkę gaśnie, ale nadal jest i chwała za to społeczeństwu polskiemu, że naprawdę w trudnych czasach potrafi się jednoczyć i to, że dbają o Ukraińców. To nie chodzi o historię, że myśmy wspólną historię mieli w pierwszej Rzeczpospolitej. My po prostu traktujemy ludzi potrzebujących jako ludzi, którym musimy dać swoje serce. I dajemy te serca. Plus do tego samorządy, które często się obrażają, że nie mówimy o nich. No i plus do tego oczywiście państwo, które koordynuje tę pomoc, bo te trzy elementy są bardzo ważne. Zdaliśmy egzamin, jesteśmy chwaleni. Ja powiem pani i państwu, że naprawdę było kilkudziesięciu Ukraińców na samorządowym kongresie. Myśmy doprosili wszystkie obwody z Ukrainy, praktycznie wszystkie były, z wyjątkiem tych wojennych i Odessy chyba, ale i równo, i Tarnopol, i Łódzk, i Lwów. Wszystkie te obwody były, przedstawiciele byli, oni za każdym razem dziękowali. To było autentyczne podziękowanie. Oni mieli łzy w oczach. To byli przedstawiciele administracji samorządowej, państwowej, wysokiego szczebla, bo to są województwa, czyli to są ludzie, którzy no, są nietuzinkowymi, nie są przeciętnymi obywatelami Ukrainy, ale naprawdę oni autentycznie ze łzami w oczach dziękowali za pomoc Polaków dla Ukraińców. Ja też chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny i wszystkim mieszkańcom Polski, bo zdaliśmy egzamin. Ja prosimy o jeszcze, bo musimy wytrzymać, musimy pomagać Ukraińcom, bo to jest coś, co jest nam potrzebne jako jeden człowiek drugiemu człowiekowi, a politycznie być może kiedyś z Ukrainą będziemy wspólnie funkcjonować, bo pamiętajmy, 40 milionów Ukraińców, 38 milionów Polaków, 600 tysięcy kilometrów kwadratowych Ukrainy, 300 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski. No to jest potężny potencjał polityczno-geograficzno-społeczny. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był pan marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu.